Norwegia jest dla mnie ciekawym krajem, od zawsze była. Tutaj jest dzień Pentekost, czyli 124 narodowości. To mamy końcówkę marca, tak zostało jeszcze jakieś 2-3 miesiące i może będziemy mieli lato. Lat pracowałem w Afryce, 12 w Zambii, 4 w RPA. W roku 2015 wróciłem do Europy, do Polski z taką nadzieją, że może uda się popracować w Czechach, w których byłem przed wyjazdem do Polski. Okazało się, że do Czech wyjechać nie mogę, natomiast prowincjał zaproponował pracę w Norwegii, bo wtedy werbiści otwierali nową placówkę w Oslo. Potrzebni byli misjonarze z doświadczeniem, ze znajomością języka angielskiego przede wszystkim, by w pierwszych dniach móc się spokojnie tutaj dogadać. W Norwegii w zasadzie każdy mówi językiem angielskim również. Przyleciałem w 2004 roku do Polski. Studiowałem teologię po polsku w Pinieźnie. Tam zostałem też wyświęcony na kapłana w 2009 roku. Potem 4 lata pracowałem w mieście jako wikari, kolejne 4 lata w Kleosieniu. I wtedy właśnie pierwsze wezwanie z Norwegii, zaproszenie było dla polskiej prowincji. W 2017 razem z ojcem Antonim wylądowaliśmy w Norwegii. Rozpoczęliśmy pracę przy parafii świętego Olafa, parafii katedralnej w Oslo. To było coś w rodzaju bycia wikarym i polegała głównie na duszpasterstwie Polaków. Przede wszystkim dla Polonii zostaliśmy wysłani do Norwegii. Natomiast w czasie po prostu zamieniło się nie tylko dla Polaków, ale pracujemy też dla wszystkich nacji. 124 narodowości właściwie należą do tej parafii katedralnej obecnie. Więc my obsługujemy się w języku norweskim, polskim, angielskim, także od czasu do czasu w indyjskich językach również. Zostałem wybrany do pastoralnej rady diecezjalnej i też pomagam dużo dorosłych protestantów, którzy przechodzą na wiarę katolicką i cieszę się ogromnie, że takim ludziom mogą pomóc tutaj. Motto mojego życia kapłańskiego to stawiam się wszystkim dla wszystkich, jest realne i aktywne w dalszym ciągu w moim życiu i dziękuję Boże za to, że jestem tu i teraz. Do Norwegii trafiłem kilka miesięcy temu. Od pierwszych dni została powierzona mi praca w parafii świętego Halvarda, a konkretnie duszpasterstwo Polaków. Jest to jedna z większych parafii w Norwegii, licząca mniej więcej 15 tysięcy zarejestrowanych katolików i wśród nich Polacy stanowią mniej więcej 40% ogółu. Moja praca na tej parafii to przede wszystkim prowadzenie liturgii, przygotowanie do sakramentów w ramach kateches, tudzież praca z różnymi grupami. Mamy kręgi domowego kościoła, grupę mężczyzn świętego Józefa, grupę medytującą Słowo Boże. Nie brakuje tutaj Polaków, którzy chcą czegoś więcej, którzy chcą się zaangażować, którzy szukają jeszcze bliższego kontaktu z Panem Bogiem. Do naszego duszpasterstwa chętnie zapraszamy różnych gości, czy to na jakieś warsztaty, czy właśnie na rekolekcje. Kilka dni temu przyjechał do nas mój poprzedni proboszcz, ojciec Damian z Nysy, który właśnie wygłosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii z naszej parafii. Wśród wiernych widzę taką dużą potrzebę nawiązywania relacji, kontaktu. I to, co chcemy tutaj robić, to tworzyć tą przestrzeń spotkania i z Bogiem, ale też ze sobą nawzajem.
Thank you.